Dzień dobry, moi drodzy. Ciąg dalszy opowieści o nowej świadomości, nowej ziemi, nowym świecie w nowej erze, erze wodnika. Era wodnika, która, jak sam znak mówi, skupia się na mnie, tak? Ja. Ale to jest inne ja, niż było na przykład ja w erze ryb, czy w erze lwa, barana. To jest ja, które wychodzi ze mnie, jest mną, ale jednocześnie jest wszystkim. Tak? To jest o jedności. Wodnik, informacja. Ale to ja buduję swoje królestwo. To ja jest świadomością króla, świadomością królowej. To jest inna jakość życia, inne królestwo niż królestwo ryb. W królestwie ryb mieliśmy dwie ryby, które były ze sobą związane taką energetyczną liną. Każda ryba płynęła w innym, przeciwnym kierunku, czyli jakby przeciwstawne wizje na świat, tak, te ideologie. I to się ścierało, to się gryzło, to jedna ryba zjadała drugą rybę jakby. I to był kat i ofiara. Era wodnika to jest królestwo nowej świadomości. Królestwo ja. Tutaj obserwujemy odblokowanie tej czakry gardła. Spójrzcie, ile osób ma potrzebę mówienia publicznie. Kiedyś tego nie było. A w tej chwili jakby każdy chciał zaprezentować to swoje ja. I pokazać to swoje królestwo. To się oczywiście będzie zmieniało. Cały czas się zmienia i to bardzo szybko się zmienia. Za chwilę, już tak w zasadzie od pokazuje mi się sierpień, pokazują mi się w ogóle jakiś taki zwrot w energiach kolejny i jakieś takie bardzo duże zawirowania i... Ale spokojnie, to nie jest nic jakby strasznego, tak? To jest dla... To wszystko jest dla naszego najwyższego dobra, tak? Nas jako ludzi. Dlatego warto obserwować ten film, który jest nam w tej chwili wyświetlany przed oczami. Odnośnie tego, co się dzieje globalnie, ale też tego, co w naszym własnym królestwie. Tak właśnie robi król, tak właśnie robi królowa. Zbierają informacje, ale nie przywiązują się jakby do tego, że ta jedna informacja jest najważniejsza ze wszystkich, tak? A ta jest lepsza, a ta jest gorsza. Bo informacja jest tylko informacją, tak? A tak naprawdę my nie wiemy, która informacja jest prawdziwa, która jest nieprawdziwa, może wszystkie są prawdziwe, a może wszystkie są fałszywe. Z jakiej strony na to spojrzysz? I tutaj jest ta mądrość króla i królowej. I oto, jak opowiadałam wam bodajże, nie wiem, dwa filmy wcześniej, o tych siedmiu naszych etapach transformacji w tej naszej podróży duchowej i zakończyłam film na tej naszej wewnętrznej mocy, wewnętrzna siła. To jest właśnie ta świadomość królowej, świadomość króla, wewnętrzna siła. To są takie pierwotne archetypy, które mają moc transformacji naszego życia. Czym jest świadomość króla i świadomość królowej? To jest świadomość twojego wyższego ja. Oczywiście ja opowiadam o różnych rzeczach z różnymi słowami,
z różnej perspektywy, z różnym nazewnictwem, ale o tym samym, dlatego że no, to jest kanał publiczny i różni ludzie oglądają. Jak opowiadam o świadomości Chrystusowej, no to też każdy odbiera to po swojemu, no bo osoba, która jest chrześcijaninem i ten Chrystus jest bardzo bliski takiej osobie, inaczej będzie przyjmowała niż ateista na przykład, który potraktuje to bardziej symbolicznie. I tak samo jest tutaj z tą, tak jak opowiadam teraz, pokazując tą naszą wyższą moc, tą świadomość króla i królowej. To jest osoby, które zajmują się kartami, tarota, no to, czy w ogóle kartami, tak, no to tam masz ta król i królowa, to jest ta jakby archetyp tej, taki symbol tej władzy, taki power, to jest taka świadomość, to jest ta najwyższa władza. To jest to, kim jesteś w najwyższym poziomie w tym świecie. To jest ta najwyższa, najlepsza wersja ciebie na tym poziomie tego świata. Ucieleśnienie świadomości króla i królowej było, według wielu przekazów, było celem w starożytnych szkołach tych mistycznych w czasach Lemurii i Atlantydy. To się powtarza w wielu przekazach osób, które opowiadają o Atlantydzie czy o Lemurii, mają jakieś połączenie z tamtymi cywilizacjami. I to jest właśnie o tej władzy. Ja jestem władzą i mam swoje królestwo, władza. Tylko teraz pytanie, jak ty rozumiesz tą władzę, tak? Bo władza kojarzy nam się często dosyć pejoratywnie. Natomiast mówimy tutaj o innej władzy. Czyli ja jestem w tej chwili królem, królową swojego królestwa, swojego jestestwa. Ja biorę odpowiedzialność za swoje słowa, swoje czyny, swoje działanie. Kiedy symbolicznie stajesz się takim suwerenem swojego własnego życia, to jak gdyby ta relacja duch-materia jest zupełnie inna. I jeśli patrzysz na poziomie takim wyższym, no to jest jak gdyby taki obrót koła, tak, w tym cyklu karmicznym, aczkolwiek, tak jak ja mówię, coś takiego jak karma nie istnieje. Ale wiara w karmę sprawia, że ta karma jest, tak? Także tu sam, bo sam tworzysz tą karmę, a jak tworzysz karmę, no to są te wszystkie związki, takie zależności między ludźmi, między twoimi różnymi cyklami, bo to są, karma jest o przywiązaniu i o sianiu i o to koło reinkarnacyjne, które się tam gdzieś wbijamy i mamy taką potrzebę, aby tutaj wracać do tego świata. Ale nawet w buddyzmie jest informacja, że istnieje coś takiego jak wyjście poza karmę, bo karma jest o religii tak naprawdę. To są wierzenia. To się łączy z wierzeniami naszymi. I teraz, ale wiadomo, że tutaj mamy, ja nie wiem jak to, mi się to kojarzy, pamiętacie takie koła zębate zegara? Czasami w filmach są takie obrazki i taki przesuwa się to, ta zębatka i taki jest bardzo charakterystyczny trzask, taki dźwięk. I wyobraź sobie, że to są takie koła wszechświata, koła cyklu twojego, nie wiem, tego istnienia tutaj. I tutaj oto masz w tym konkretnym jakby swoim życiu masz taki obrót koła, takiego zębatego, jak gdyby
cykl od początku się zaczyna, ale już z zupełnie innego poziomu. Teraz już jesteś w swojej mocy, tak? We władzy swojego tego królestwa. To ty jesteś tym strażnikiem czasu, strażnikiem zegara, strażnikiem życia, a jednocześnie to ty korzystasz z tego wszystkiego. Rozpoczyna prawdziwą podróż, ale już tak jakby inaczej. Twoja wewnętrzna świadomość tego królowej, króla reprezentuje doskonałą harmonię energii żeńskiej, energii męskiej. Korzystasz ze swojego wewnętrznego źródła, tej nieograniczonej kreatywności, nieograniczonej świadomości i wprowadzasz to wszystko właśnie w ten świat życia tutaj na poziomie tego pudełka 3D. To zintegrowana taka duchowość i taka na tym poziomie najbardziej praktycznym, takim i ezoterycznym, takie święte zjednoczenie ducha i materii, rzec by można, wewnątrz i na zewnątrz. Zupełnie inaczej zaczynasz patrzeć na świat. Pozwala ci się to skupić na swoich marzeniach. Tak? I to jest o tej drodze przeznaczenia, o której mówiłam też niedawno w jednym z filmów. Ja dam linki pod filmami, bo warto jakby wrócić do tych filmów, zachęcam i zawsze można usłyszeć coś, co gdzieś tam przeleciało za pierwszym razem. Tutaj tak świadomość króla i królowej to jest takie skupienie, kierunek, potencjał, aby iść, tak, wkroczyć i iść tą drogą swojej najwyższej wizji siebie na to konkretne życie. I to jest taka wewnętrzna siła, która nas prowadzi i napędza te marzenia. Marzenia są do spełnienia. Ponieważ twoja wewnętrzna energia żeńska i twoja energia męska działają w harmonii, jest balans, jest unia samego ze sobą. Realizujesz swój najwyższy potencjał, ucieleśniając właśnie tą świadomość króla i królową, u królowej. Jesteś taką, no niektórzy to nazywają ucieleśnioną duszą, cokolwiek to dla kogo nie znaczy. I poprzez swoje słowa, czyny, wybory tworzysz zupełnie inną jakby sieć esencji tego swojego ja, tego swojego jestestwa, tego bytu, która inaczej świeci. Jesteś tą świadomością władcy swojego królestwa, jestestwa. I teraz może takich sześć najważniejszych cech świadomości króla i królowej. O czym to jest? Przede wszystkim numer jeden to jest ta wewnętrzna moc, czyli czerp, korzystaj z tej swojej wewnętrznej mocy, bo już ją czujesz, już wiesz, jak ona działa, już wiesz, o czym to jest. I taki niedojrzały książę, czy taki archetyp takiej niedojrzałej księżniczki, nie wiedzą tego. Księżniczka śpi i czeka na księcia z bajki. Książę z bajki gdzieś tam ciągle chce walczyć ze smokami i cokolwiek tam sobie wymyśli, bo potrzebuje, młodość musi się wyszaleć, tak? I musi doświadczać, aby się nauczyć, aby zrozumieć. Ale król i królowa już mają tę podróż za sobą. Oni już wiedzą, jak uzyskać dostęp do swojej wewnętrznej mocy. Dlatego nie widzą już innych ludzi, ani tych sytuacji zewnętrznych jako źródło swojego, nie wiem, cierpienia, albo jako źródło swojego, tej siły napędowej, swojego życia.
Nie, król i królowa, świadomość króla i królowy, królowej już wie, że to wszystko jest we mnie. Bo król i królowa są w pełni połączeni ze swoim wewnętrznym źródłem mocy. A zatem są połączeni ze źródłem tym najwyższym, tak? Który nazywamy, no każdy tam po swojemu nazywa, niektórzy to nazywają Bogiem, niektórzy stwórcą, a niektórzy po prostu źródłem, niektórzy po prostu ja, moje ja, a inni jeszcze inaczej. Król i królowa wiedzą, król i królowa rozumieją, że ich świadomość jest nieograniczona. Wiedzą, jak przenosić góry. Wiedzą, jak sprawić, aby niemożliwe stało się możliwe. I nie są uzależnieni od mocy innych ludzi. Dlatego król i królowa nie są ofiarami. Oni już, nawet jeśli byli, to wyrośli z tej energii bezsilności, z tej energii pychy, z tej energii ofiary, z tej energii związanej z tym nieukochanym dzieckiem, tym archetypem tego płaczącego dziecka w nas. Król i królowa siedzą na tronie swojej mocy. Moc króla i królowej nie jest uzależniona od innych, tak? Bo to jest moja moc. Ja wiem, jak używać tej mocy, tak? Wiem, jak się posługiwać moją czarodziejską różdżką. Wiele razy mówię, moi drodzy, że my ludzie nie znamy siebie, nie jesteśmy tajemnicą dla siebie. W świetle bardzo mocno rozwijającej się i bardzo szybko rozwijającej się genetyki, neurologii i innych nauk, my poznajemy siebie na tym poziomie biologiczno-chemiczno-fizycznym i tak dalej. Natomiast my poznajemy siebie również właśnie na przykład przez taką podróż duchową i doświadczanie poznajemy siebie właśnie od tej strony duchowej. Poznajemy naszą moc, to trzeba wszystko jakoś tam połączyć i to robimy jakby podróżując, doświadczając, łączymy te kropki. I uczymy się siebie, uczymy się swojej mocy, odkrywamy siebie, tak? Chodzi o życie w zgodzie z tym naszym wyższym ja. Tak? Niektórzy powiedzą w zgodzie z Bogiem, w zgodzie z duszą. No, ja używam w zgodzie ze sobą, bo to wszystko jest o ja. I jakby uczymy się tego. Król i królowa, siedząc na tym swoim tronie mocy, oni już to wiedzą. I ta unia jest. I wiedzą, że jesteśmy jakby, każdy z nas jest, też teraz użyję takiej symboliki, takim naczyniem dla boskiej energii, którą mogę kierować tą swoją wewnętrzną mocą. Gdziekolwiek się udam, cokolwiek zrobię i to jest zgodnie z boską wolą. Cokolwiek to słowo boski dla ciebie nie znaczy. Dla mnie to jest źródło po prostu. To jest to ja, najwyższe ja. I intuicja, którą mam jako królowa, czy intuicja, którą mam jako król, jest głośna. To już nie jest taki bardzo cichutki szept, jak to kiedyś, kiedy to ego było takie rozwrzeszczane. Nie, ja jako król, czy ja jako królowa, ja bardzo wyraźnie słyszę ten swój wewnętrzny głos. I
ta moja rozmowa, ten my inner work, inner talk, taka wewnętrzna rozmowa samej ze sobą, czy samego ze sobą, jest na zupełnie innym poziomie niż była, kiedy rozmawiałam ze sobą, czy rozmawiałem ze sobą na poziomie tego niedojrzałego, rozwrzeszczanego ego, bo ego to fałszywe, to jest taki dzieciak, mi się zawsze pokazuje ego jako taki bardzo gruby dzieciak, który ciągle chce jakiegoś lizaka, jakiegoś coś tam je i taki jest ciągle niezadowolony, ciągle taki rozpuszczony, strasznie krzyczy, tupie nogami, to jest ego, to fałszywe, tak mi się kojarzy zawsze. No i pewnie miałam takiego, może już nie mam, może mam, ale w innej formie. Aczkolwiek rzeczywiście tutaj żyjąc w tym, w świecie 3D, mamy to ego cały czas, tak? Tylko jakby zupełnie inaczej nim zarządzamy i jakby zupełnie inaczej na nie patrzymy. I ponieważ już jakby zarządzamy sobą z tej wyższej świadomości, z tej świadomości króla i królowej. Gdy prowadzi cię wyższe ja, to żadne ego nie przeszkadza w tym procesie. I król i królowa, ta świadomość króla i królowej, którzy no mają, mówię, to ego gdzieś tam, no bo to jest, ten świat jest tak skonstruowany, ale nie pozwalają, aby to ego powstrzymywało ich od tego, po co tutaj przyszli, tak? Czyli ten mój głos tej mojej wyższej świadomości, tego mojego wyższego ja, jest bardziej słyszalny niż ten głos tego rozwrzeszczanego dzieciaka we mnie, nazwanego ego. Król i królowa nie chowają się, nie uciekają, nie gonią. Siedzą na tronie, obserw swojej mocy, obserwują, rozmawiają, zasięgają informacji, jak w królestwie, tak? Słuchają uważnie. Już nie ma takiej potrzeby, takiego paplania dla samego paplania. Jest zupełnie inna rozmowa. To już osoby, które doświadczają, to osoby, które miały taki etap, że jakby bardzo szybko mówiły. Ja się zawsze śmiałam z takich osób i śmieję się do tej pory. Mówię, no ścigasz się sam ze sobą, czy sama ze sobą, tak? Ile słów wypowiesz na sekundę więcej. Nagle się okazuje, że ze zdziwieniem zauważają, że zwolnili, tak? Mówią wolniej, ale tak samo jest no, w każdej innej dziedzinie. Nie masz tej potrzeby, żeby gdzieś tam się mocować z kimkolwiek, z czymkolwiek. Jesteś bardziej obserwatorem i zarządcą. Nie masz wymówki, nie marnujesz swojego czasu. Nie stosujesz tych wymówek takich, albo ktoś tam, albo coś tam, albo paluszek i główka, to szkolna wymówka. Nie ma czegoś takiego, jest coś do zrobienia, to robię to, tak? Tu i teraz podejmuję decyzje, robię, skupiam się na rozwiązaniach, a nie na problemach. Zarządzam, tak? Organizuję i nie marnuję swojego czasu na niepotrzebne rzeczy, tak? Bo jest mi szkoda tego czasu i energii. Ponieważ jestem tutaj w tym świecie w konkretnym celu i ja już wiem, jaki ten cel jest, bo jestem na tej swojej drodze przeznaczenia. I jestem tutaj, ponieważ jestem przedłużeniem mojego wyższego ja i chcę wykonać tą swoją pracę tu w tym świecie, którą podjęłam się, czy podjąłem się z tego wyższego poziomu. Czyli wpadłam tu na chwilę, aby zrobić jakąś coś, tak? I po prostu to robię. No, wpadłam do tej studni zapomnienia, jak to napisała
pewna poetka w swoim wierszu pięknym i link do tego tomiku wierszy podam pod, to jest bardzo piękny tomik wierszy Diany, który jest na polskim Amazonie i bardzo polecam. Cieniutka książka, nieduże wiersze, ale takie w samosetno. Pisałam recenzję do tej książki i tak jak napisałam w recenzji, chętnie wracam do tych wierszy i polecam. I świadomość króla i królowej jest o tym, że wpadłam do tej studni zapomnienia tutaj w tym świecie. No i tak trochę się pogubiłam, czy trochę się pogubiłem i trochę mi to zajęło czasu, żeby sobie przypomnieć, kim jestem i po to, co jestem, ale już wiem. Już to wiem. Dlatego już nie marnuję czasu, tylko przechodzę od razu do sedna i robię to, co mam zrobić, ta droga przeznaczenia. Skupiam się na tym, co wypływa ze mnie. Biorę odpowiedzialność na każdym poziomie, dając im moc kształtowania swojej rzeczywistości, mocą swojego wyższego ja. Księżniczka lub książę nie mogą stworzyć takiego życia, jakiego pragną. Tym bardziej wiedźma, tak? Księżniczka lub książę są nadal uzależnieni od innych. To jest ta niedojrzała świadomość. Chowają się za królewskimi rodzicami. Gdzieś tam gonią jakieś nieistotne rzeczy, gdzieś tam przed czymś uciekają, słuchają jakichś wymówek i bawią się, płaczą, przeżywają dramaty i tak dalej. No, tak jak to robi młodzież, tak jak to robią dzieci i mają do tego prawo. Natomiast kiedy już jesteś królem, królową, to jakby ty masz już tu za sobą, ty już dorosłeś, ty już dorosłaś i ta świadomość jest inna. Patrzysz z mocą i z mądrością tej starszyzny plemienia. I tam jest spokój, tak? Tam jest taki spokój i takie pogodzenie się, taka akceptacja. I taki, jak patrzysz na Indian zasiadających w tym swoim takim kręgu mocy przy ognisku, i tam jest ta starszyzna, która zawsze w tych starożytnych kulturach miała szacunek wielki. Ta mądrość starszyzny była zawsze w cenie, była szanowana, była doceniana. I starszyznę zawsze pytano o radę. Ten książę, ta królewna, księżniczka. Potem coś się zadziało w tej kulturze człowieka i książę i księżniczka uwierzyli, że są najmądrzejsi. No i się tak trochę bałaganu na świecie narobiło, bo dzieci zaczęły rządzić światem. Dzieci w sensie niedojrzała osobowość, taka niedojrzała świadomość. Ale my już jesteśmy w erze wodnika. My już jesteśmy w nowej świadomości. I nowa świadomość już nie ma wymówek. Nowa świadomość już nie marnuje swojego czasu. Mo nowa świadomość nie zajmuje się nieistotnymi rzeczami. Król i królowa są odważni. Podążają za najgłębszymi, najskrytszymi marzeniami swojego serca, nawet jeśli gdzieś tam wcześniej się tego obawiali, będąc jeszcze na tym etapie księżniczki czy księcia. I nowa świadomość, czyli ta świadomość króla i królowej, sięga po marzenia, nawet jeśli te marzenia początkowo wydają się
mrzonkami albo w ogóle nie do osiągnięcia. Ale niemożliwe jest możliwe, kiedy zmieniasz swoją, jakby podwyższasz tą swoją świadomość i zmieniasz punkt widzenia. I król i królowa podążają jakby, a jeszcze inaczej, dzięki swojej determinacji, dzięki swojej sile woli, nagle jakby pojawiają się nowe drogi. Nie wiesz, jak masz coś zrobić, ale wiesz, że chcesz to zrobić, czujesz to. Jakby wybierasz tą drogę, chociaż jakby na ten moment wydaje się, że nie masz ani środków finansowych, ani narzędzi, ani nic nie wiesz na dany temat, nawet nie wiesz za bardzo, jak to masz zrobić. I nagle pojawia się droga, nagle pojawiają się środki, narzędzia, ludzie pomocni i tak dalej. To jest ta świadomość króla i królowej. I to jest taka moc sama w sobie. Czerpiesz z własnej mocy, kreujesz to. Po prostu to jest taka decyzja, chcę to zrobić i to robię. Nie ma strachu. Świadomość króla i królowej, tu nie ma strachu. Wiecie, w tym manifestowaniu różnych rzeczy w życiu, z tym manifestowaniem to jest tak, że zawsze wygrywa jakby silniejsza emocja w nas. I manifestujemy to, co jest jakby w nas najsilniejsze. My sobie często nie zdajemy sprawy z tego, co tam jest w nas najsilniejsze, szczególnie wtedy, kiedy jest w nas strach, energia strachu, że czegoś nam zabraknie na przykład, albo no przed czymkolwiek. I to się tak dzieje, że jeśli boisz się, że jesteś, że ktoś przyjdzie i cię zniewoli, no to na stówę ktoś przyjdzie i będzie cię próbować zniewolić. Jeśli boisz się, że nie wiem, jakaś choroby dostaniesz, masz bardzo duże szanse, żeby zachorować właśnie na tę chorobę, której się boisz, albo jakąś spokrewnioną. Jeśli boisz się tam o coś, ten strach w tobie jest, mówisz o tym, dlatego słowa odsyłam do tego filmu, jak czakra, wyższa czakra serca wpływa na nasze słowa, które wypowiadamy. Słowa mają moc i warto słuchać tych słów, warto czytać ze zrozumieniem i słuchać ze zrozumieniem tego, co sami piszemy i sami mówimy. No i tego, co przychodzi z zewnątrz. Bo bardzo łatwo jest jakby obwiniać innych. I ta prawdziwa siła, która jest w nas, ona nie jest o strachu, bo siła jest siłą, a strach jest strachem. Strach nie jest siłą, tylko bezsilnością. Świadomość króla i królowej jest, to jest punkt czwarty, jest o neutralności i skupieniu. Pamiętacie, ci, którzy oglądają moje filmy, często mówiłam, szczególnie na tych kanałach, w tych filmach związanych z bliźniaczymi płomieniami, o tym efekcie baterii, tak? Gdzie masz plus i minus i jakby ta energia goni się dookoła, jak kurczę, kot biega za ogonem, czy pies. I nie może się dogonić. I ta unia, i mówimy tutaj o tej unii, w tej podróż duchowa, i mówimy o tej stabilności, o tej unii samego ze sobą, to nie jest unia z jakąś osobą, tak? Tylko to jest unia samego ze sobą. To jest o tej stabilności i jakby neutralizujemy tą energię. I następuje wtedy skupienie, nie ma tej gonitwy myśli w głowie, nie ma tej huśtawki nastroju. To nie jest tak, że przestajemy czuć emocje. Tylko jakby odczuwamy je świadomie, zupełnie inaczej. Tak? Nie jesteśmy niewolnikami naszych własnych emocji. Tak jak to było wcześniej, kiedy te emocje nasze odbierały nam moc, tak? Odbierały nam siłę.
mamy emocje, odczuwamy empatię, bo to jest o naszym człowieczeństwie. Roboty nie mają emocji, dlatego są robotami. Tam są tylko programy komputerowe, które programują tak czy inaczej daną maszynę. Natomiast człowiek, no, też podlega tym programom, ale po to mamy świadomość, aby się uczyć siebie i jakby przejąć władzę nad tymi programami i nad sobą. Także kiedy wchodzimy w tą świadomość króla i królowej, to jest ta neutralność, tak? Nic, co powiesz, nie jest w stanie mnie tutaj, nie wiem, wyprowadzić z równowagi. No bo ja wiem, kim jestem, tak? Ja siedzę na tronie, ja jestem królem, ja jestem królową. Więc a emocje są twoje. Więc dlaczego ja mam cię tym przyjmować? Albo przyjmować to do siebie, tak? No ja zareaguję jak człowiek i jak gdyby no, spojrzę na ciebie z empatią, ale nie wezmę tej twojej depresji czy twojej, nie wiem, bezsilności na swój kark i na swoje plecy i nie będę tego niosła. Nie wezmę twojego cienia. Król i królowa, to jest siła, stabilność, neutralność, skupienie. Ja się skupiam na sobie, bo ja wybrałam, czy ja wybrałem siebie, czyli ja przebywam w swoim królestwie, którym ja zarządzam i ja jestem w centrum uwagi siebie. Ale to nie jest o tym ego, to zupełnie jakby z innego poziomu to działa. To jest po prostu moja podróż, więc ja, skupiając się na sobie, poznaję siebie, a nie gdzieś tam rozkminiam się nad sobą i użalam się nad sobą, albo tam jeszcze coś innego. Tak, to jest zupełnie inna perspektywa. A to skupienie się to jest ta uważność, o której tak dużo mówię w różnych filmach a propos naszej podróży duchowej. Wyższe ja to są takie oczy świadomości patrzące przez ciebie, obserwujące twoje ludzkie doświadczenie. Czyli jakby, kiedy jestem w swojej świadomości króla i królowej, to ja bardzo wyraźnie widzę, jaką grą jest tutaj ta moja postać, tak, w tym świecie. Widzę siebie jako reżysera, widzę dosłownie te swoje oczy, tak jak ja gram tą postacią, ale to ja gram, to już nikt inny. To ja jestem graczem. Świadomość króla i królowej jest właśnie o tym przejęciu władzy nad tym remote control, tak, nad tym pilotem. Także istnieje pewien stopień oderwania, a król i królowa nie są przywiązani do wyników, ale mają silne intencje tego, co manifestują. Ale jakby nie przywiązujesz się do tego świata. No jestem, no to tak jak jestem w podróży, tak? Byłam w Wenecji, oglądałam, bardzo mi się podobało, popływałam gondolą, byłam na placu, byłam w Pałacu Dożów, i tak dalej, tak? Ale porobiłam parę zdjęć i nie przywiązuję się do tego. Potem sobie pojechałam do Warszawy, potem sobie pojechałam gdzieś na pustynię, czy do Kielc, czy do Radomia, czy do Gdańska, czy do Moskwy, czy do Kijowa, czy do Budapesztu, czy gdziekolwiek na świecie, tak? Pooglądałam różne rzeczy i jestem podróżnikiem. I tak samo jakby na tej planecie, ja jestem podróżnikiem, więc ja się nie przywiązuję. Robię zdjęcia, tak? No bo lubimy zachować te fajne chwile i je gdzieś tam w swojej albumie, w głowie, w pamięci te fajne obrazki mieć. Ale zwiedzam, tak? To tak jak w moich podróżach astralnych też wpadam na różne planety, w różne światy, w różne światoprzestrzenie i
I też no, to są niesamowite doświadczenia, tak? Ale to są podróże. To są podróże. I podróżnik ma to do siebie, że no właśnie niekoniecznie chce się przywiązywać, no bo tyle jest jeszcze miejsc do odwiedzenia, do zwiedzenia, do zobaczenia, do doświadczenia i do uśmiechania. Także nie chcę tutaj, aby to zabrzmiało, że ja kogoś do czegoś przekonuję. No weź to, co z tobą rezonuje z tych moich filmów, tak? Ja tylko pokazuję, jak to działa. Ale wiem też z rozmów z wami, że wiele osób dokładnie ma podobne doświadczenia jak ja, więc uznałam, że warto o tym powiedzieć. Król i królowa to są decydenci. Król i królowa sami decydują, ale o sobie, tak? O tym swoim jestestwie. I tak jak mówię, nie ma tu takiego użalania, nie ma tutaj szukania winnych. No bo to ja zdecydowałam na jakimś swoim poziomie, że wpadnę tutaj do tego świata, że odbędę tą podróż i że potem w tej podróży też podejmowałam mnóstwo różnych decyzji, jak to w podróży. I ta podróż miała taki charakter, jaki miała, i doprowadziła mnie do tego miejsca i do tego parku teraz, w którym nagrywam ten film. Ale to były moje decyzje. Bo nawet brak decyzji jest decyzją. Po prostu oddajesz tą decyzję, pozwalasz, żeby ktoś decydował za ciebie. Ale to też jest decyzja. Król i królowa nie przywiązują się do swojej przeszłości, nie kontrolują innych, wiedzą, że wszystko jest możliwe. I kiedy nie masz oczekiwań, to nie boli po prostu. A jakby nie oczekując niczego, dostajesz wszystko. Neutralność, skupienie. Numer 5. Tworzę swoje imperium. Świadomość króla i królowej zawsze koncentruje się na tworzeniu swojego imperium. To jest o ekspansji siebie, moi drodzy. Ekspansja siebie. To tak jak pieniądz jest energią i pieniądz ma być w ruchu. Ludzie bogaci są bogaci, bo znają ten sekret. Ten pieniądz cały czas krąży. Ludzie biedni są biedni, bo mają przekonanie o tym, że pieniądz to samo zło, że trzeba na pieniądz pracować, że trzeba gdzieś tam skitrać w jakiejś skarpecie i tak dalej. A to jest o ekspansji siebie. To jest energia. Twoje imperium składa się z celu, intencji, pragnień twoich, takich prawdziwych pragnień serca, ucieleśnienia i przywództwa. To życie, które tworzysz wewnątrz siebie. Działasz świadomie w każdej chwili, w każdym momencie, na każdym kroku i wiesz, że każdy jakby ten krok przybliża cię do tej wizji takiej ostatecznej twojego życia tutaj. Czyli ekspansja siebie. Dajesz siebie światu, ale już inaczej niż kiedyś. To już jest ta mądrość, która pozwala ci chronić się, a jednocześnie dawać siebie. Twoje imperium wynika z twojego celu. Jeśli nie znasz swojego celu, czyli tej drogi swojego przeznaczenia, to skup się na rzeczach, na tym wszystkim, co jakby czujesz, że jest ważne w twoim życiu. Tu jest bardzo pomocne jest właśnie takie uziemienie. Tak, żeby tą energię w sobie zbalansować. Budujesz swoje imperium z cegieł, ale to nie są cegły takie materialne.
Znaczy, w sensie materialne, te ziemskie takie, to są cegły dużo trwalsze. To jest te słowa Jezusa, nie zostanie tu kamień na kamieniu, tak? Bo te cegły to jest jakby ta cała energia obfitości, to jest ten pieniądz obfitości, bo pieniądz jest, spójrz na pieniądz jak na walutę, jakby wymienną, tak? To jest coś umownego. Kiedyś, jak nie było banknotów i monet, to pieniądzem, jakby płatnością był na przykład worek pszenicy. To była wartość, to było złoto. Miód. Słowianie oddawali daniny miodem. W różnych kulturach, zresztą w starożytnym Egipcie również, miód był złotem. Muszle, piękne. Do tej pory płaci się w wielu miejscach, na przykład muszlami. To jest jakby waluta, tak? Złoto jest walutą, srebro jest walutą, ale to jest wszystko perspektywa, no bo jak przyjechali Hiszpanie do Ameryki Południowej, do Królestwa Majów czy Inków, gdzie było mnóstwo złota. I dla Hiszpanów to złoto stanowiło wielką wartość, bo oni tego nie mieli u siebie. Z kolei dla tych Indian to nie było coś tak bardzo ważnego. Oni tego używali, bo to było wszędzie. I po prostu budowali, bo znaleźli w tym taką wartość krustowo-budowlaną, ale nie przywiązywali się do tego, więc jak ci Hiszpanie powiedzieli, dajcie nam złoto, to oni mówią, okej, proszę, weźcie sobie ile chcecie i wracajcie do siebie. No, niestety historia się potoczyła tak, jak się potoczyła, bo czasem to jest tak, że dasz rękę, a dasz palec, a ktoś ci całą rękę urwie, a potem całego ciebie chce zniszczyć. I tak się wtedy tamta historia potoczyła. I wynikająca z zachłanności, no, z takiej pazerności. Natomiast my tutaj mówimy o energii obfitości, tak? Czym dla ciebie jest ta energia obfitości? Ekspansja siebie to siła królowej, króla, czyli nie martwisz się o to, czy ten pieniądz będzie, bo ty wiesz, że cokolwiek się wydarzy albo nie wydarzy, ty jesteś bezpieczny, ty jesteś bezpieczna, bo jesteś w tej energii obfitości i zawsze dostaniesz to, czego na dany moment potrzebujesz. Ekspansja siebie, swoich darów, swoich talentów, pomnażanie siebie. To jest o tym, moi drodzy. Kiedy król i królowa budują swoje imperium, ich oczy zwrócone są na te długoterminowe cele. Dlatego nie zajmują się tym, że tam po drodze, nie wiem, jakiś kamień wpadnie do buta, bo to jest coś tak małego i drobnego, co można jednym ruchem ręki, jedną decyzją, jakby, czy nawet ruchem nogi, tak, jeśli masz sandały, pozbyć się tego. No ale jeśli masz świadomość księżniczki, jeszcze tej śpiącej szczególnie, albo tego księcia, co to wymachuje bardzo mocno tym swoim szpadelkiem. Chciałam powiedzieć. No tak. Mieczykiem takim. Tak, chyba chciałam powiedzieć. Tak, no to tam ten mały kamyczek może urosnąć do rangi wielkiej, wielkiej góry. Król i królowa jakby patrzą do przodu. Są tutaj, żyją tą, jakby tą, ta chwila tu i teraz, ale jakby oni są połączeni z tym, co jest jakby na końcu tej podróży, tak? Cokolwiek to jest i to widzą.
Ja mam coś takiego właśnie, jak słucham takich, znaczy nie słucham, ale tak czasami, no tego jest pełno w przestrzeni publicznej, więc czasami coś tam się gdzieś tam usłyszy. Jak bardzo dużo ludzi, no to jest to o tym narzekaniu, tak? Tam takie czarnowidzenie, co to się nie wydarzy za chwilę i tutaj jak to wszystko, takie niefajne rzeczy, nie, nawet nie będę o tym mówiła, słyszycie tego, to ja tak się uśmiecham, bo ja w ogóle tego nie widzę. To znaczy, ja to widzę, ale jakby to jest coś tam po drodze, w podróży, tak? Natomiast ja widzę to, co jest. Ja widzę to światło takie. Na końcu jest światło. Na końcu jest radość, uśmiech, takie bardzo duże zadowolenie z podróży. I ten świat wygląda zupełnie inaczej. A to, że się, no to jest tak, jak budujesz dom, tak? No i tam po drodze się zdarzają różne rzeczy. No najpierw musisz zrobić miejsce pod plac, tak? Czyli jeśli tam stoi jakiś stary dom, no to trzeba go zburzyć, trzeba ten gruz gdzieś tam wywieźć, przygotować grunt, wykopać fundamenty, zalać te fundamenty, zbudować te fundamenty. Potem budujesz tam cegła po cegle ten dom, aż po dach, potem w środku urządzasz ogród i tak dalej. I to jest proces, no i tam w tym procesie no różne rzeczy się mogą zdarzyć, ale przecież idziemy do przodu, przecież budujemy coś fajnego, więc czym tu się martwić? To trzeba się cieszyć, bo robię coś fajnego, tak? Ekspansja. Idę do przodu. I to jest wszystko spójne, bo to ja decyduję, bo to ja wiem już, czego chcę i wiem, jak to ma być zrobione. Nawet jeśli nie wiem, jak ma to być zrobione, ale potem się okazuje, że wiem w jakiś przedziwny sposób. Tak, chociażby dlatego, że pojawiają się odpowiedni ludzie. I z królem i z królową to jest tak. No tutaj mamy ten punkt szósty, tak? Czyli idę z innymi. Świadomość króla i królowej to jest tworzenie razem z innymi królami i królowymi. I rzeczywiście zauważasz to, że jak wchodzisz na tą nową świadomość, czyli tej siła we mnie, tak? Którą czuję, to bardzo dużo ludzi odchodzi z twojego życia. W ogóle patrzysz na to, na ten ich świat i oni przede wszystkim patrzą na ciebie i w ogóle nie wiesz, jakby jesteś UFO, tak? A jednocześnie gdzieś tam myślą o tobie i patrzą w twoim kierunku, bo ty świecisz zupełnie innym światłem. Ale jednocześnie ty patrzysz ze swojej perspektywy i mówisz, oż kurczę, no do jakiegoś świata dziwnego, jakim dziwnym językiem mówią ci ludzie, tak? Królowie przebywają w swoim towarzystwie, zauważyliście? To jest wąska elita. I dokładnie tak jest z tą świadomością króla i królowej. To jest jakby dostępne dla wszystkich, ale nie każdy chce dojść do tego poziomu. Nie dlatego, że nie może, tylko dlatego, że z jakiegoś powodu nie chce, tworzy sobie blokady, jakby sabotuje sam siebie czy samą siebie. Dlatego na ten moment, ten poziom króla i królowej, tutaj jeszcze nie jest tak wiele istot, ale to jest ten moment teraz. Natomiast energie się zmieniają i każdy na każdym etapie może wybrać i zdecydować, że też chce tu być. I te drzwi są otwarte. I te drzwi, jakby ta energia zaprasza każdego. I miejsca jest wiele, każdy może przyjść, tak? Każdy może być tej energii króla i królowej. Król i królowa znają swoją wewnętrzną moc, nie boją się mocy innych. Król i królowa nie będą sobie zawracać głowy tym,
czy co zrobi albo czego nie zrobi jakiś polityk czy polityka, czy co zrobi albo czego nie zrobi sąsiad, czy małżonek, czy tam ktokolwiek inny. To jest zupełnie inna świadomość. W następnym filmie opowiem Wam o nowym rodzaju związków, które na tym etapie tej nowej świadomości właśnie nam się pojawiają. To już nie jest o bliźniaczych płomieniach, czy jakichś tam karmicznych, czy bratnich. To jest zupełnie nowy rodzaj związku. Nie ma czegoś takiego jak karma, ale jakby dochodzisz do tego etapu, ta nowa świadomość o tym już wie. Ale o tym opowiem w kolejnym filmie. Natomiast świadomość tutaj króla i królowej, czyli ta moja siła, tak, to jest ta wewnętrzna moc. Skupiam się na tym, kim jestem. Skupiam się na tym, co chcę i co tutaj chcę zrobić i po co tutaj przyszłam, po co przyszedłem, czyli na tym swoim jak gdyby celu, zadaniu, misji, jakkolwiek to nie nazywasz, tak? Na tej swojej własnej podróży, ale to nie jest tak, że ja nie widzę innych. Tworzę rzeczy piękne, jestem liderem, ja się już nie gubię, ja już znam drogę. Bo ufając sobie, jakby mapa jest przede mną i ta droga już jest prosta. To jest prosta droga, to już nie są te meandry, te ślepe uliczki, w które żeśmy się tam gdzieś po drodze zagubili czy zagłębiali tak w tych wcześniejszych etapach. Kurczę, słuchajcie, ta podróż jest tak zaskakująca. Pojawiają się tak nowe etapy, które otwierają się przed nami, jak tylko dasz się prowadzić sobie. Król i królowa wiedzą, jak ważne jest, aby współpracować z innymi, aby jakby wspierać innych i pozwalać się wspierać innym. I jakby kierować tą swoją uwagę nie na takie pierdoły, na to, co ktoś tam powiedział, nie powiedział, zrobił, nie zrobił, tak, jak on mógł, jak ona mogła, no mogła, no mógł, tak, no to jest, jakby tak się dzieje, już mówiłam o tym w innych filmach, już nie chcę się tu zatrzymywać. Król i królowa, świadomość, ta nowa świadomość króla i królowej, skupiona na tej, na tych tak zwanych ważnych rzeczach, na tej wizji ważnej takiej, a nie takim rozkminianiu się na drobne rzeczy, które w ostatecznym rozrachunku okazują się takimi złodziejami energii, złodziejami czasu, rozpraszaczami i są zupełnie nieistotne. Król i królowa wiedzą, że uzyskanie odpowiedniego wsparcia jest aktem takiego mądrego przywództwa i siły. Dlatego otaczają się mądrymi ludźmi, tak? Dlatego wspierają innych, pomagają innym rozkładać skrzydła, wzlecieć wyżej, bo to jest też jakby o pomaganiu sobie. Król i królowa szanują innych. Bo mówimy tutaj o władcach, którzy jakby znają moc, tak? Czują tą moc i siedzą mocno na tym tronie, a nie mówimy o dyktatorach, bo dyktatura wynika ze strachu. Albo od tych słabych władców, którzy tam niby mają tron, ale tak naprawdę to rządzi ktoś inny, a oni są tylko marionetkami, lalkami, pacynkami, miśkami i tak dalej, i tak dalej. Twarzami, kostiumami, aktorami. Król i królowa są autentyczni. I to jest ta nowa świadomość króla i królowej. Przyjmij tę świadomość i
Nie bój się swojej siły. Jakby odkrywaj siebie i twórz swoje królestwo, to swoje jestestwo, mądrze. Niech to wypływa z ciebie i niech to będzie twoje, a nie dlatego, że ktoś tam coś powiedział albo czegoś nie powiedział, że ktoś tam coś zrobił albo czegoś nie zrobił. My, moi drodzy, swoją myślą tworzymy nie tylko nasze życie, ale cały ten świat, cały ten wszechświat. I zaczynamy od swojego jestestwa. Stwórz swój własny świat na swoim poziomie w taki sposób, jakbyś chciał, jakbyś chciała, żeby wyglądał świat ten na zewnątrz. Czyli balans, harmonia, energia, szacunek, akceptacja, mądrość, tak? Bogactwo, obfitość. Jest też takie ważne słowo. Energia obfitości. Jestem w energii obfitości. Energia obfitości pojawia się wtedy, kiedy nie ma strachu, bo strach jest bardzo silną energią i kiedy boisz się, że ci czegoś zabraknie, to jakby blokujesz tą energię obfitości. Że zaufaj sobie. Ufaj sobie. Tyle, moi drodzy. Przypominam o tym naszym projekcie literackim. Informacje pod spodem, pod każdym filmem. Zapraszam. Stwórzmy coś fajnego. Zapraszam do konsultacji. Wszystkie inne informacje tak jak mówię, w linkach, w opisach pod filmem. Dziękuję bardzo, że jesteście i twórzcie swój świat świadomie. Warto wejść w tą energię króla i królowej. Warto wyjść ze strachu, z tej energii strachu i nie tworzyć świata strachu, nie tworzyć świata agresji, świata wojny, świata podziałów. Twórzmy świat oparty na miłości, na szacunku. Takie królestwo miłości. Dziękuję jeszcze raz i do usłyszenia w następnym filmie.